Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym materiale. Od ostatniego filmu już troszeczkę minęło, będzie za jakiś miesiąc. No ale wiadomo, były święta, inne rzeczy chodziły troszkę po głowie. Od ostatniego filmu minęło więc około miesiąc. Ostatni film też był taki troszkę spoza formatu tego kanału. On był po prostu, co tu dużo mówić, był krótki. Był krótki, co się bardzo ucieszyłem wśród licznych komentarzy pod filmem. To znaczy, jak na wielkość mojego kanału, te kilka licznych komentarzy pod moim kanałem zwróciło uwagę na to, że przegiąłem pałę, że film był za krótki. W związku z tym, no co? Możemy sobie to odbić, bo ja też uważam, że on był za krótki, dłuższe formy są fajne. Jest cała masa YouTube'owych kanałów, które się mieszczą w formacie 10 minut. I gratuluję, bo to jest umiejętność, ja nie umiem. I chyba się nie chcę nauczyć. W związku z tym dzisiaj sobie to odbijemy, ponieważ ja mam czas. Mam nadzieję, że wy też chwilkę czasu macie i znajdziecie. I omówimy sobie, początkowo to miał być film na temat, a teraz to będzie film na tematy, więc jeżeli jeden temat wam nie podpasuje, to może drugi podpasuje, a może obydwa będą ciekawe i czegoś ciekawego się, o czymś ciekawym sobie porozmawiamy, bo to nie jest kwestia dowiemy, tym razem będzie o pewnym sposobie myślenia. W związku z tym tak, pierwotnie ten materiał miał być recenzją mojego nowego plecaka z Decathlonu, Travel 500, tak tutaj powiem, dlaczego się zastanawiam. Travel 500 z Decathlonu, 50 litrów za 349 zł. Cenę mówię na przełom 2021 i 2020 roku. Dlaczego to robię? Ponieważ no, żyjemy teraz w takim okresie i w takim czasie, że ceny lubią się mocno zmieniać. Chociaż to zbyt optymistycznie powiedziane. Jeżeli coś się zmienia, to może iść raz w górę, a raz może iść w dół. W tym wypadku my żyjemy w takim okresie, gdzie wszystko galopuje do góry i niestety nie wygląda na to, żeby to się miało zmienić. W związku z tym 349 zł na końcówkę 2021 roku. Dlaczego też się tak zająknąłem i oczy do góry przy nazwie Travel 500? Mówimy o tym plecaku, o tak, ja zapomniałem powiedzieć, że tutaj zaczynamy tą recenzję tak, że on sobie stoi obok, ale że będziemy chwilę o czymś rozmawiali, to na razie taka forma. W związku z tym zająknąłem się trochę przy nazwie Travel 500, ponieważ jest jeszcze w ofercie Decathlonu model Trek 500. I tak, to są dwa różne plecaki, ale nie w momencie jak wiszą na wieszaku. Jak one wiszą na wieszaku, a my jesteśmy jeszcze podjarani entuzjazmem, że wreszcie jest ten moment nabycia nowego plecaka, to można się pomylić, bo ja ściągnąłem prawie nie ten plecak i dopiero się zorientowałem, że on jest nie ten. Jak tam zacząłem go oglądać, że matko, gdzie są zamki, które powinny w tych miejscach być, a ich tam nie było. Więc Trek 500 i Travel 500 wiszą obok siebie, też mają po 50 litrów obydwa, ale to są zupełnie dwa różne rozwiązania. Ja będę recenzował plecak Travel 500. Jest to mój nowy plecak i będę go recenzował po 6 miesiącach użytkowania, więc taka recenzja nowego po 6 miesiącach. Dlaczego? No, ponieważ oczywiście największy entuzjazm do zrobienia materiału no to był w momencie największego podjarania, takiego podjarania jakieś 250%, gdy oczywiście ten plecak nabyłem i wtedy od razu sobie pomyślałem, wow, to jest temat na materiał, wreszcie recenzja plecaka, skoro taki fetysz na plecaki mam, a recenzja na kanale gdzieś tam może z 2-3 lata temu plecaka się pojawiła. No ale co to byłaby za recenzja plecaka, który był kupiony, wyjęty z wora i tyle. No to byłby zwykły unboxing, za dużo bym nie mógł powiedzieć, no po prostu go odpakować i pokazać, jak taki pusty plecak wygląda, nie o to chodzi. W związku z tym dałem sobie czas, znaczy daliśmy sobie czas, nie stary, daliśmy sobie czas, jakieś 6 miesięcy. Chyba nie skłamię, jak powiem, że kilkaset kilometrów razem przeszliśmy, oczywiście na duże raty, na duże raty. I była okazja się dotrzeć. Mówię to tak, oczywiście w sensie tak dosłownym, jak i metaforycznym, dotrzeć się jak najbardziej. I myślę, że teraz jest właśnie dobry czas, teraz jest ten moment, gdzie mogę coś o tym plecaku, tak czuję się, że powiedzieć. Plecak do recenzji nie będzie pusty, plecak będzie zapełniony, ponieważ no, wydaje mi się, że recenzja pustego plecaka no, byłaby bezsensowna, byłaby tak bezsensowna jak przykładowo, no nie wiem, pierwsza rzecz z brzegu, która mi przychodzi do głowy, taka rzecz jak depilacja kota. Niektórych rzeczy po prostu się nie robi. Więc ten plecak będzie zapełniony i tutaj chciałem skoczyć z drugim tematem do tego materiału, ponieważ jeden temat to oczywiście byłoby za proste. I pogadanka jeszcze na temat, więc recenzja plecaka tak jak najbardziej, ale nie taka pusta, ponieważ jak tutaj mam nadzieję, że tytuł filmu uda mi się jakoś połączyć, żebyście wchodząc na materiał wiedzieli, za co się chce zabrać i nie byli zdziwieni, że trochę przeciągnąłem temat w inną stronę. W związku z tym nosiłem się od jakiegoś czasu ze zrobieniem materiału o plecaku awaryjnym, plecaku nazywanym też plecakiem ucieczkowym, skróty to plecak Bob, to będzie z angielskiego skrót, można sobie rozwinąć. I oczywiście mój ulubiony polski skrót, plecak BIS.
I uważam, że to jest na tyle tutaj bliski temat. Ja nie wiedziałem, kiedy o tym plecaku ucieczkowym, awaryjnym materiał zrobić i tak sobie pomyślałem, że jak już będę recenzował ten swój plecak, właśnie Travel 500, to jest dobry moment w sumie, że mogę pokazać jego zawartość, gdy on będzie pełnił funkcję plecaka nieturystycznego, a właśnie takiego plecaka awaryjnego. Inaczej jeszcze chcę też, znaczy inaczej, dokładnie tak chcę to pokazać, tylko chcę też powiedzieć, że jest to moja interpretacja takiego zestawu, jak on powinien wyglądać. Nikt mi gwarancji nie da i ja też nikomu nie dam gwarancji, że posiadając coś takiego przeżyjemy jakąś sytuację awaryjną. Tym bardziej, że jest większa pewnie szansa, że nie zgadniemy, jak ona będzie wyglądała, niż że jak zgadniemy, jak ona będzie wyglądała. W związku z tym ja mówię tylko, że jest to moja radosna interpretacja na tym temacie. Już tak proste kwestie wchodzą w grę, że jeżeli no choćby ja jestem przedstawicielem mieszkańca bloku na przedmieściach dużego miasta, znaczy no Pruszcz Gdański, głupio powiedzieć, że Pruszcz Gdański jest przedmieściem, ponieważ jesteśmy osobnym miastem, ale o co chodzi, tkanka miejska, więc ja, moje warunki bytowania są typowo blokowo, typowo miejskie. Oczywiście ten plecak będzie wyglądał i będzie musiał wyglądać inaczej, on będzie niedoskonały dla Ciebie, jeżeli Ty mieszkasz przykładowo na wsi. Albo przykładowo w jakimś wolnostojącym domku jednorodzinnym, gdzieś w zupełnej głuszy. To oczywiście koncept plecaka ucieczkowego jak najbardziej jest wspólny, ale wyposażenie dla każdego z nich będzie musiało być inne. I dlaczego postanowiłem popłynąć w taką stronę i pojechać z plecakiem awaryjnym i troszkę po nim porozmawiać, a nie, tak jakby mogła zasugerować, no, historia tego kanału w większej części, czyli co noszę ze sobą na szlaki, albo co zabieram do takiego plecaka na nocki w lesie. Powody są dwa, właściwie to trzy. Oprócz tego, jak już wspomniałem, że chciałem zrobić ten plecak awaryjny, a myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry czas, kręcę w styczniu 2022 roku, to chciałem zrobić ten plecak ucieczkowy, to jest raz, awaryjny. I dwa pozostałe powody, to jest po pierwsze primo statystyka, enigmatycznie brzmi, ja mam tu konspekt, ja mam wymyślone, jak to rozwinąć dalej, więc za chwilkę. Statystyka i preparing. Przepraszam za anglicyzm, mamy piękny język polski, więc wszystko, co da się powiedzieć po polsku. A jeżeli się o czymś nie da powiedzieć po polsku, no to o tym powinno się po prostu nie mówić. Trochę tutaj ten się śmieje, ale dlaczego? Używam słowa preparing, później będę chciał to zastąpić polskim określeniem przygotowań na trudne czasy, ponieważ no, moda na niektóre rzeczy przychodzi od nas z zachodu i ten z zachodu też przychodzi terminologia, która to określa bazę pojęciową danej mody, danego zainteresowania. Dlaczego mówię moda i być może troszkę się narażam? Ponieważ no, preparing nie jest modą. Przygotowania na trudne czasy. Przygotowania na trudne czasy nie są modą, ponieważ przygotowania na trudne czasy były jak najbardziej znane pokoleniom zeszłym. Nasze babcie, prababcie i dalej w tył musiały cały czas się liczyć z tym, że jakieś zagrożenie może być i że lepiej w domu są rzeczy, które w domu mieć, niż tych rzeczy nie mieć. Tylko że nasze babcie z wekami w piwnicy no, nie miały naszywek Prepper Steam, pomimo że jak najbardziej w ten sposób myślały, więc uważam, że baza pojęciowa jest właśnie tutaj taką modą, która przyszła z zachodu. Nie musiała być modą, gdyby nie to, że ostatnie 20-30 lat myślę, że zostaliśmy troszkę przez warunki naszego życia uśpieni, że to były komfortowe warunki, które na to wychodzi, troszeczkę się kończą. I żeśmy się troszkę rozmiękli, na tyle się rozmiękli, że o pewnych rzeczach przestaliśmy po prostu myśleć. Dlatego my mamy dziurę w tym myśleniu, że lepiej być pod pewnymi względami samodzielny to inne określenie, może samowystarczalni przez jakiś założony z góry okres czasu. Więc po tej no, przerwie możemy narzekać oczywiście, że Polska nie jest idealnym krajem, ale tu czy gdzie indziej bywało gorzej. Więc po tej 30-letniej dziurze, ja tak myślę po roku 90, nie byliśmy zagrożeni bezpośrednio brakami dostaw, nie wiem, energii, czy też jakimiś działaniami kinetycznymi krajów ościennych. Dalej, żeby nie było, to nie paranoja, nie mówię, że tak jest teraz, no ale teraz jakoś tak troszkę zaczynam o tym bardziej myśleć niż przez ostatnie 30 lat, więc może na tym bym to, ten, to zdanie, ten wywód, więc może na tym bym to zdanie zakończył. Zatem pozwolę sobie jeszcze raz użyć ostatni raz sformułowania preppers, preparing, ponieważ
to zdanie jako mem, ale nie taki mem śmieszny, tylko jako podstawowa jednostka informacja memetyki, jest, może być szerzej przez Was kojarzony, niż jeżeli będę na okrętkę próbował te ładne polskie określenia wymyślać, czyli za słowem preparing, osobom, które no, najprawdopodobniej są w tematyce, są widzami tego kanału, no, będą kojarzyły pewien obszar wspólny wiedzy dla survivalu bushcraftu, ten przygotowania na trudne czasy, też w ten obszar wspólnej bazy pojęciowej, tamte terminy się gdzieś spotykają. Zatem zacznijmy od punktu pierwszego, do którego chciałem pokazać, dlaczego wyposażenie tego plecaka nie jest turystyczne, tylko jest takie awaryjne. Tak jak wspomniałem, enigmatycznie za pierwszym razem statystyka. O co mi chodzi ze statystyką? No tutaj troszkę januszowego myślenia, to prześmiewczo, ale wydaje mi się, że to ma sens, że to nie jest głupie. Mianowicie, jak wykorzystuję swój nowo nabyty plecak, ale jak też wykorzystywałem plecaki wcześniejsze, no to przede wszystkim no, statystycznie to było tak. Jeżeli dobrze idzie albo uśrednie to na rok, to wyjścia w teren gdzieś staram się, żeby były dwa razy w miesiącu robione. No i są to oczywiście najczęściej jednodniowe wycieczki na szlak, bądź dwudniowe wycieczki, bądź oczywiście, co rozumie się samo przez siebie, dwudniowe wycieczki na nockę do lasu. Więc jeżeli wychodzę na dwa razy w miesiącu na jednodniową wycieczkę na szlak, to jak sobie humanistycznie policzyłem, no to wychodzi na to, że korzystam z plecaka aktywnie 2 dni w miesiącu. To daje 6,6% czasu trwania miesiąca, którym ten plecak jest wykorzystywany. Jeżeli się zdarzy fajniej i uda mi się wyjść dwa razy w miesiącu na noskę do lasu, to nam daje 4 dni wykorzystywania plecaka w skali miesiąca i daje to odpowiednio, tak jak sobie tutaj policzyłem, 13,2% wykorzystania tego plecaka aktywnie. Odwracając, wychodzi na to, że leży on nieużywany odpowiednio przez 93,4% i blisko 87% czasu bezużytecznie. Jak na wydatek 349 zł i taka ilość niewykorzystanego dobra, no to wydaje mi się, że jest to tak moją januszową duszą, że jest to duże marnotrawstwo, więc czy można byłoby pomyśleć o tym, jakby go wykorzystać, żeby cały czas w jakiś sposób był wykorzystywany, a jednocześnie go nie zaciorać. Tutaj tak na okrętkę mówię, oczywiście chodzi mi o to, że w momencie niewykorzystywania może on pełnić rolę tego plecaka awaryjnego pod koncept, może on być zagospodarowany przez 100% czasu swojego istnienia i zawsze nam się w jakiś sposób przysłużyć. I tutaj przechodzimy do przygotowań na trudne czasy. Za logikę chciałem od razu powiedzieć, ten materiał chciałem, żeby był jak najbardziej życiowy, więc będę unikał i nie będzie tutaj apokalipsy zombie, wybuchniętych wulkanów na środku naszego podwórka, czy komet, które by uderzyły i zmiotły naszą planetę z przestrzeni kosmicznej. Chciałem, żeby to było w miarę życiowe, więc od razu proszę o niebycie posądzonym za paranoję. Nie, no, jeżeli ktoś mi powie, że jestem paranoikiem, to podziękuję. To jest komplement. To, że mam paranoję, to nie oznacza, że nie mam racji. Ale w każdym razie chodzi o to, że to nie będzie fantastyka. Ja mam nadzieję, że się do tego na tyle przygotowałem, że jeżeli ktoś nigdy o tym nie myślał, to może pomyśli o tym, że plecak awaryjny spakowany w domu i sobie gdzieś leżący, to nie jest rzecz fantastyczna i nie jest to taka głupia rzecz i że moment, w którym będzie potrzeba jego wykorzystania, może być momentem, w którym fajnie, że o tym pomyśleliśmy i mocno poprawimy sobie czas po tej awaryjnej sytuacji. Jeżeli któremuś z widzów się wydaje, że żyjąc swoim statystycznym życiem, powtarzając mniej więcej te same rzeczy codziennie, że taki plecak awaryjny to jest gruba przesada, paranoja i co gorsza będzie burzył estetykę naszego ładnie IKEA-owo urządzonego mieszkania, czy chociaż przynajmniej przedpokoju, leżąc w nim i nie pasując do niczego, to powiem tak, mam nadzieję, że macie rację, że jest większa szansa, że macie rację i nie będzie okazji tego plecaka wykorzystać, niż że ten powód się pojawi i będzie trzeba z niego wykorzystać. Niemniej jednak są to szanse niezerowe, w związku z tym może warto pomyśleć. Ja w każdym razie oczywiście trzymam kciuki, żeby to tylko był materiał teoretyczny i eksperyment myślowy. A propos eksperymentu myślowego, to teraz tak, ja tu mam przygotowane
Jak wspomniałem, materiał nie będzie o apokalipsach zombie, nie będzie o wybuchach wulkanów, o inwazji obcych, a szkoda. W każdym razie, dlaczego? To, co określiłem przed chwilą, są to wydarzenia o skali globalnej. Wydarzenia o skali globalnej pojawiają się odpowiednio rzadziej niż te, które mają skalę lokalną. No chociaż mówię to w środku pandemii, więc być może to nie do końca tak, albo coś nie zagrało. Ale co do zasady, wydarzenia w skali lokalnej wydarzają się częściej niż te w skali globalnej, dlatego powinniśmy sobie pomyśleć o tym, co może nas spotkać w naszym środowisku, w naszym miejscu zamieszkania. Ja tego zdania, tych zdań ostatnich nie wymyśliłem oczywiście sam. Byłoby nie fair i by to był totalny plagiat, jak ja bym to powiedział i przeszedł gładko dalej. Ja ten sposób myślenia spotkałem w książce Domowy Survival Krzysztofa Lisa i Artura Kwiatkowskiego, którego sobie parę lat temu sobie kupiłem. Kupiliśmy sobie, z Moniką sobie kupiliśmy. I który właśnie takim domowym survivalem się zajmuje, czyli nie leśnym, nie militarnym, nie zielonym, tylko takim, jak jesteśmy tutaj w domu, tutaj i teraz, tym się zajmuje. Książka, jak z tego co widziałem do tej pory, jest do nabycia, więc myślę, że pozycja jest ciekawa. Ja nie do końca zajmuję się takim, no i znowu muszę powiedzieć, preparingiem domowym, chociaż za ostatnie 2 lata znowu zacząłem się zajmować, tak na wszelki wypadek. Więc nie mogę jej zrecenzować, ponieważ tutaj nie mam za dużego doświadczenia. Jakkolwiek polecam do zapoznania się, bo czyta się naprawdę ciekawie i tak jak choćby właśnie w tych skalach zagrożeń, no to jest fajne pomyślenie. Dlaczego fajne? Ponieważ wtedy możemy przejść do następnego punktu. Czyli mówię o wydarzeniach lokalnych, takich, o których w mediach mogą nic nie powiedzieć, w mediach głównego nurtu mogą nic nie powiedzieć, tym bardziej mogą nie powiedzieć w mediach ogólnoświatowych. Co dla Ciebie, jeżeli będziesz objęty działaniami tymi lokalnymi, nie zmieni faktu, że być może znajduje się właśnie na gaciach w środku nocy, przed własnym domem, pośrodku, w trakcie przykładowo mrozu, niskiej temperatury i nie wiesz, jak następne godziny Twojej egzystencji będą wyglądały. O czym mówię? I tutaj właśnie mam przygotowane fajne wydarzenie, na pewno nie dla osób, które tego doświadczyły. Mam przygotowane wydarzenie, które się wydarzyło nieopodal Pruszcza Gdańskiego, czyli 23 km w tamtą stronę znajduje się miasto Tczew. W Tczewie na ulicy Niepodległości, żeby to nie było tak anonimowo, pod koniec października wybuchł w mieszkaniu w bloku pożar. Wybuchł pożar, przyjechała straż pożarna w znaczącej sile, no i generalnie co się stało? Ewakuacja. Ja nie pamiętam i nie zdążyłem sobie teraz przypomnieć, sprawdzić, ale nieważne, dalej jak będziecie tym objęci, to Was to nie będzie interesowało. Ewakuacja albo klatki schodowej, albo ewakuacja bloku. Późnym wieczorem albo w nocy mieszkańcy znaleźli się przed własnym blokiem, jak już wcześniej wspominałem, w nie takiej hipotetycznej sytuacji, ponieważ był koniec października, było zimno, było ciemno i nie wiadomo było, czym cała impreza się skończy. I dlatego, żeby ten materiał właśnie, no chciałem, starałem się mocno, żeby on był życiowy, żeby tak poczuć, że może nas dotyczyć, to wyciągnąłem takie wydarzenie. I teraz zachęcam nas wspólnie do przeprowadzenia takiego eksperymentu myślowego pod kątem, że taka rzecz się dzieje u nas. Ponieważ nie ma powodu, żeby ona się u nas nie wydarzyła. Wydarzyła się nie tak daleko stąd, to był taki sam blok, jak w którym ja mieszkam. Dlatego równie dobrze mogło być na odwrót, ja mogłem być uczestnikiem takiej sytuacji. Więc eksperyment myślowy. Dzieje się coś takiego, w nocy walenie do drzwi, straż pożarna, ewakuacja, proszę opuścić mieszkanie, wyjść przed dom. Więc co wtedy robimy? To znaczy, ja teraz tak, ja mogę powiedzieć, co mnie się wydaje, albo jakby to wyglądało w moim wypadku, gdziebym totalnie o tym nie myślał. Oczywiście za Was nie mogę powiedzieć, bo Was nie znam. To znaczy, nie wszystkich, trochę poznałem, to jest fajne, ale nie wszystkich, no ale pomyślcie sobie, co się dzieje. Więc no, ja na swoim przykładzie wtedy powiem, no co, jestem w domu, jestem w łóżku, w najlepszym wypadku, jak jest naprawdę dobrze, to mam na sobie przynajmniej gacie. Wyskakuję z tego łóżka, załóżmy, że te gacie na sobie mam, pewnie udałoby mi się wciągnąć jeszcze jakieś spodnie od dresu, bluzę, po drodze przed pokoju bym co minął, kurtkę, być może bym minął kurtkę i prawdopodobnie tak ubrany, buty albo do ręki, może na nogi bym zdążył, albo później zdecydował się je ubrać. W ten sposób wychodzę przed blok w sytuacji awaryjnej, przykładowo takiego wspomnianego pożaru.
No i co? Sytuacja jest nie za fajna. Jestem na tych gaciach, w tej bluzie. Nie wiem, co się wydarzy przez najbliższe kilka godzin. Czy w ogóle do tego mieszkania w tego samego wieczora jeszcze wrócę. Wczoraj, żeby nie było, to się skończyło na tym, że mieszkańcy, zdaje się, wrócili, więc nie musieli, z tego co się orientuję, nie musieli koczować się przez więcej niż dobę gdzieś poza swoimi mieszkaniami. I myślę, że to jest ciekawsze niż apokalipsa zombie, ponieważ tą sytuację ja jestem w stanie sobie, jak wspomniałem właśnie przed chwilą, wyobrazić. Jednocześnie zobaczyć, jak szybko możemy znaleźć się w warunkach dla nas mega niekomfortowych, zagrażających jak niekomfortowi w najlepszym wypadku, tak nawet dojść do tego, że troszkę zagrażających bezpieczeństwu, a już na pewno co, no, zdania się na służby, że one ogarnią temat, będą chodzili, rozdawali ciepłe napoje, jakieś koce, czy folię NFC. Na amerykańskich filmach tak pokazują, że to się działa. U nas, no, nie postawiłbym na to zakładu. I a propos, skoro już o zakładach mowa, to jest jeszcze jeden argument, że może nie głupio w ten sposób pomyśleć, ponieważ jest coś takiego jak zakład Pascala. Ten zakład Pascala to jest pojęcie filozoficzne, ono dotyczy zupełnie innej kwestii, jednak co do zasady, to tutaj ma jak najbardziej uzasadnienie, więc w zakładzie Pascala polega, w tej filozoficznym zakładzie Pascala polega to też był eksperyment myślowy, polega to na to, że lepiej przyjąć, że jakieś wydarzenie może zaistnieć, być na to przygotowanym i w razie czego wygrać, niż przyznać, że takie wydarzenie nie może istnieć, się nie przygotować, bo ja wiem, że czegoś takiego nie będzie, pomylić się, jesteśmy wtedy przegrani. I jeżeli jesteśmy przygotowani, a to nie zaistnieje, to nic się nie wydarzyło. Też nie jesteśmy w tym momencie przegrani. Więc lepiej założyć, że coś istnieje i w razie czego korzystać z tego benefity, z bycia przygotowanym na taką sytuację, niż założyć, że nie istnieje, a później będzie klops. Tym bardziej, że to przygotowanie jest jednorazowe, plecak jeść nie woła, nic na tym nie tracimy. Więc tak, to był zakład Pascala. Jeżeli ktoś jest zainteresowany filozofią, to jak najbardziej zapraszam do zapoznania się w ogóle z tym zagadnieniem. On dotyczył innej dziedziny, ale to już nie temat tego materiału. Zatem tak, za chwilę zmienimy sobie miejscówkę, bo chciałem wreszcie przejść po tym wprowadzeniu do sensowności posiadania plecaka awaryjnego do opisu. I teraz tak, jedna uwaga, to co tutaj pokażę, jest to moja interpretacja takiego wyposażenia, gdzie wydaje mi się, że powinna być ok. Nie miałem i mam nadzieję, że nie będę miał okazji w boju tego nigdy sprawdzić. Jakkolwiek to, że jest to kwestia mocno indywidualna, ja zaznaczyłem na początku tego materiału. I to chciałem zaznaczyć jeszcze raz teraz, jeżeli będą gdzieś tam komentarze, że nie wiem, zabrakło mi tam środku sprzęgła do Opla. Nie mam Opla. Ten plecak jest rozmuchany, troszkę większy niż mniejszy, no ze względu też na rzeczy, które mi się interesuje, więc no, turystyka outdoorowa tutaj też łączy się w tym wyposażeniu z tym, co mam jako wyposażenie plecaka awaryjnego. On nie musi być taki duży, być może nawet nie powinien. Więc wyposażenie w tej mojej interpretacji tutaj, no, umożliwia mi opuszczenie mieszkania, przebycie jakiegoś dystansu do punktu docelowego w okolicach do 40 km, rozbicie obozu, być może jak będzie potrzeba przenocowanie do dnia następnego, w okolicach do plus 8 stopni. Tak mam to przetestowane w formie, no, turystycznej, bo nie robiłem tego nigdy, całe szczęście, w formie awaryjnej, ale nie mówię tutaj z pozycji osoby siedzącej na kanapie. Troszkę razem właśnie w ten sposób pochodziliśmy, więc dystans i wagę jak najbardziej mam skojarzoną, że to się da. W tym wyposażeniu już jest zawarta woda i jedzenie, a mówię to, ponieważ zauważyłem, że w wielu materiałach, chyba żeby pokazać, że nie wiem, plecak nie jest tak napchany albo tak ciężki, to takie kwestie często się kończą zdaniem, że jest to wyposażenie bez wody. No wiadomo, woda jest ciężka, nie chcemy się chwalić, że plecak waży o 3 kg więcej, bo mamy tam 3 litry wody po prostu. Więc w tym wypadku zawiera wodę i jedzenie. I waży łącznie 13 kg w takiej wersji. Waży 13 kg, więc od razu też mówię, że mówimy o plecaku awaryjnym. To w żadnym wypadku nie jest mowa ultralight, to nie jest turystyka, więc nie będę mówił o odchudzaniu. Wolę jakieś rzeczy mieć. Jeżeli widzę, że ewidentnie się nie przydadzą, to gdzie się zostawić czy schować, niż po prostu ich przynajmniej na początku nie mieć. Więc w tym wypadku waga nie jest tematem, tym bardziej, że no, 13 kg
dla zdrowego człowieka obydwu płci. Wydaje mi się, że to nie jest nic przerażającego. Za porządkiem od razu też powiem, że oczywiście bardziej kompaktowy zestaw otrzymamy po wyrzuceniu sprzętu turystycznego biwakowego i w takim wypadku zostawiamy sobie ciuchy, jakieś docieplenie, czapki, bluza, trochę gadżetów, nie wiem, powerbank, ładowarka, czy może jakiś taki stary telefon, który sobie tam naładowany by też leżał, jakaś latarka, takie rzeczy. W takim wypadku spokojnie mieścimy się do szkolnego plecaka 25 litrów i wydaje mi się, że to jest taka najbardziej cywilna i rozsądna wersja. Mówię, no ja się interesuję, czym się interesuję, więc moja wersja będzie taka, co nie stary. Ale jeżeli to jest tylko dla siebie sama idea, czy taki plecak powinien ucieczkowy mógłby być, no to wystarczy tych parę rzeczy, że po prostu jak wyjdziesz na ten dwór przed ten blok, to żebyś chociaż mógł sobie ubrać czapkę, rękawiczki czy dodatkowy polar. No to już będzie naprawdę, to już naprawdę będzie dużo. Każde dodatkowe wyposażenie tylko może ten moment przebywania w niekorzystnych warunkach, myślę, że tylko komfort poprawić. No oczywiście choćby, nie wiem, butelka wody czy baton. Takie rzeczy, no to już jest inny start w taką awaryjną sytuację. Wyposażenie czegoś takiego nic nie kosztuje, robimy to z rzeczy nie ze wszystkim, nie wszystko nosimy. Plecak nie musi być na tą potrzebę kupiony od razu za gruby hajs. Bo jak wspomniałem, choćby mówię, plecak dziecka 25 litrów, niech on sobie tam gdzieś nawet nie w komodzie, chodzi o to, żeby to był szybki dostęp. Niech on na drodze naszego wyjścia z domu, niech on sobie leży. Zmienimy sobie kadr. Zmienimy sobie kadr i przejdziemy do teraz wreszcie do opisu samego plecaka Travel 500. No i co? Taki pech jak Baturego komin, taki pech jak słonia ucho, znaczy się duży. Teraz miałem zrobić takie przejście, że wstaję z kuchni i znajdujemy się nagle w plenerze, gdzieś na jakiejś ładnej ławeczce. Jest super oświetlenie i przeprowadzam właśnie opis tego plecaka tak w warunkach terenowych. To się niestety nie wydarzyło, ponieważ od ostatniej sceny minęło kilka dni, czekałem na jakąś pogodę i ta pogoda wyszła na to, że będzie ssała, więc nie będę się z tym materiałem bujał do marca, kiedy te warunki będą jakieś bardziej sprzyjające, a chcę dokończyć ten materiał, więc zmieniłem sobie studio. Wysmaja podróż wyszła na to, że zamiast pojechać gdzieś w plener, jestem 3 metry obok kuchni, no i będziemy kontynuowali. W związku z tym przejdźmy do plecaka i do tego, on jest, jak ja już wspomniałem, załadowany, dlatego może no, nie wygląda najbardziej tak sklepowo jak na plakacie, ale to będziemy sobie przez powolutku będziemy sobie od tego odchodzili. Jeżeli słychać jakieś takie dudnienie, ja sobie też dałem czas, poczekałem, chleb na zakwasie sobie nastawiłem, bo sąsiadka skacze na skakance i ja miałem nadzieję, że przez 20 minut się zmęczy, nie zmęczyła się. No trudno, jedziemy dalej, takie warunki. Zatem ten plecak tutaj, jak wspomniałem, 50 litrów. Ja się zastanawiałem, jak go tutaj zrecenzować pod kątem tego, że pokazać najpierw rzeczy, najpierw pokazać, jak on wygląda, otwierać rzeczy, wyjmować, jak wygląda, gdzie jak sobie robiłem konspekt do kanału, do programu, to dużo powiedziane, do konspekt do materiału, to miałem taki zamysł, żeby sobie pokazać wszystko ładnie posegregowane. Tutaj mam część z oświetleniem, tu mam część z jedzeniem, tu mam część z jakimś... z czymś innym. Jednak taka segregacja. Segregacja jest zła, taka segregacja by mogła wprowadzić w błąd, bo by wyszło na to, że ja tu sztucznie do materiału bym miał rzeczy poukładane, a to nie jest sposób, w jaki ja ten plecak noszę, ponieważ przy plecaku takim awaryjnym, jak i każdymkolwiek innym, no przede wszystkim rzeczy muszą tak być poukładane, żeby ten plecak dało się wygodnie nieść i nas nie męczył, nie zarywał pleców. Więc nie będę tego przedstawiał w sposób tematyczny, tylko po prostu tak, jak mam go zapakowanego w tej chwili, więc nie będzie grupek, będę segmenty po kolei odpakowywał, pokazywał, co w nich mam, no i wtedy jakoś się zrobi być może całościowy obraz, więc bez segregacji w tym wypadku na tematy, pomimo że wydawała się atrakcyjna, ale ona właśnie by trochę oszukiwała, bo tak nie jest. Zacznijmy od tego, co najważniejsze w plecaku, czyli nie od tej jego zawartości, tylko od tego, po co ja go w ogóle kupiłem, dlaczego ja się tak długo z plecakami biłem. Mianowicie, jak wspomniałem, zawsze plecy, czyli system nośny. Nienawidzę, jak się pocą, czy ten problem został rozwiązany. W żadnym wypadku, ale idzie to w dobrą stronę. Zatem do technikaliów na pewno będzie należał tutaj system nośny, zanim przejdziemy dalej. To jest najfajniejsze i coś, co ma największe znaczenie przy noszeniu plecaka.
Ten system nośny tutaj się bardzo odróżnia od systemów innych plecaków, które do tej pory miałem. Patenty zdaje się dekatlonowskie, bo w innych plecakach czegoś takiego nie widziałem i na czym to polega. Tutaj przede wszystkim dystans od pleców, to jest fajne, bo zobaczcie sobie tutaj to coś białego, to są takie wypustki, takie piramidki i to jest twarde, i to jest twarde jak styropian i na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to nic fajnego pod kątem, że będzie się wrzynał w plecy i będzie niewygodne. No to nie jest łóżko do spania, tylko plecak do noszenia, w związku z tym to jest bardzo fajne, że te wypustki są twarde. Nie przykleja się to dzięki temu do pleców. W dodatku tu jeszcze mamy dodatkowe dziureczki, które poprawiają wentylację. Ja nieraz tutaj wspomnę, czy to oznacza, że plecy przestały się pocić? Nie, nie ma takiego plecaka, w którym plecy by się przestały pocić. Jakkolwiek też jak wspomniałem, może to iść w lepszym kierunku, więc tutaj jest to bardzo, bardzo fajne. Możecie się zapytać, gdzie jest regulacja góra-dół tego plecaka. I tak, on nie ma takiej typowej regulacji, gdzie tutaj by była listwa, gdzie byśmy te poziomy podnosili. Jakkolwiek to nie znaczy, że on tej regulacji nie posiada. To jest takie dekatlonowskie rozwiązanie, ono się nazywa Easy Fit. I ono powoduje, że przez regulację tutaj tym paskiem, może ja to za chwilę pokażę, jeżeli się będzie dało, to reguluje podniesienie tutaj tej części. Ta część się rusza, ona powoduje, że wysokość jest regulowana, góra, dół i jednocześnie ten sam Easy Fit, pociągnięcie tą linką tutaj nie otwiera na nas wodochronu, tylko powoduje też dociągnięcie plecaka dolnej części do pleców. Czyli Easy Fit jest takim jakby dwa w jednym. Normalnie by to powodowało, że normalnie by to w normalnym plecaku byśmy uregulowali najpierw sobie górę, później byśmy docisnęli sobie tutaj, uregulowali pasek dolny. W tym systemie to jest połączone. Jedno pociągnięcie reguluje wysokość i jednocześnie dociska plecak do pleców w dolnej jego części. I jeszcze ja z nim chodzę już jakiś czas, ale ja nie umiem dokładnie powiedzieć, czy nie wolę jednak zwykłego na stałe mocowania wysokości. Moja wysokość się nie zmienia, jeżeli komuś bym pożyczył, to ktoś sobie raz ustawi i też będzie tak nosił. A w moim odczuciu przez to ten plecak też troszkę też A w moim odczuciu ten plecak odrobinę, ja wspomniałem kiedyś na ostatnim programie, jak się przymierzałem do jego recenzji, to tutaj pracuje, ta wysokość tutaj pracuje i to jest powodem, że on czasami, jak jest dziwnie załadowany, potrafi troszkę skrzypieć. A to jest tak naprawdę ta pracująca część tej wysokości opierająca się na tych szynach. Więc ja już to mam przetestowane, że skrzypienie potrafi występować nie zawsze, ale jak się czasami włączy, to trochę właśnie chodzenie jest skrzypiące. Co dalej w systemie nośnym? Jak widać, jest fajny, szeroki pas biodrowy. Jest bardzo szeroki, dobrze obejmuje biodra, nic mu nie brakuje. Na pasie jest kieszonka, jest taka kieszonka na... No i teraz tak, ja mam problem taki, że ja nie znalazłem, na co ta jest kieszonka, ponieważ ta kieszonka jest za mała, przykładowo na mój telefon komórkowy Nokia 3310, 15 lat temu pewnie by się zmieściła, nowe smartfony w to nie wchodzą. Na mapę to też oczywiście nie będzie, kompas, jeżeli ktoś korzysta tak na żywo do nawigacji, no kompas by tutaj jak najbardziej wszedł. Może co, dokumenty, coś takiego, karty płatnicze, czy portfel, mój EDC, portfel Baribala, też patrzyłem tutaj, by nie wszedł. No ale w każdym razie kieszonka jest, może po prostu ja mam wyposażenie, które powoduje, że ona na razie jest niewykorzystywana. Więc jeszcze raz obejrzmy sobie tył tego plecaka. Tak to fajnie wygląda. I przejdźmy dalej. Więc jak zaprezentowałem, tak wygląda system nośny. Przejdźmy sobie do ogółu bryły plecaka. Z boku wygląda w ten sposób. To co tutaj chciałem pokazać, to tak. Z boku mamy siateczkę, taką fajną siateczkę, która jest dosyć elastyczna i spokojnie mieści 1,5 litrową butelkę wody. Ja to mam rozłożone na dwie mniejsze ilości, oddzielnie zapakowane. Zatem jeżeli idzie o wyposażenie takiego plecaka w mojej interpretacji ewakuacyjnego, to z jednej strony jedna woda,
Z drugiej strony druga woda, 1,5 litra wody mamy, bo to jest ta większa butelka, to jest tego, to jest 0,7, czyli prawie 1,5 litra mamy. Dodatkowo w tej siateczce tutaj małej mam też to, co widzieliście na kilku ostatnich materiałach, jednym albo na dwóch, pas odblaskowy. No, w sytuacji awaryjnej mega ważne jest też, żeby umieć sobie i turystycznej, i awaryjnej, żeby umieć sobie oznaczyć siebie bądź jakieś miejsce za pomocą takiego jasnego, mega odblaskowego, zwykłe kamizelki kuloodporne i zwykłe kamizelki odblaskowe się przy tym chowają, jeżeli idzie o odblaski. Co nam się rzuca w oczy? Po tej siateczce z boku mamy też kieszenie, już zamykane na zamek. Ja w nich nic nie mam, bo akurat zapakowałem się inaczej, ale zobaczcie, co jest fajne, to, że te kieszenie mają zakładkę. Są kieszenie w plecakach, gdzie tu jest kawał materiału. Jeżeli coś pakujemy tutaj, to to wrzyna się do środka materiału, bo ten materiał to ściąga. Tutaj jest inaczej, to jest zrobione tutaj na zakładkę materiału, jest tego dużo, więc one się fajnie się rozpychają. Jakkolwiek jak są bardziej rozpięte, tym wiadomo, że tutaj wejdzie mniej. Plecak są zdroworozsądkowy, jest symetryczny, więc tak jak opisałem tutaj ten bok, to jego drugi bok będzie się przedstawiał oczywiście w sposób identyczny. O, tutaj może w innym ujęciu pokażę. Ta sama kieszeń. Ja akurat w tej kieszeni nic nie mam, bo nie uznałem nagle, no jeszcze nie miałem zasadności, żeby coś w niej mieć. Wszystkie rzeczy mam pochowane gdzie indziej. Tak wyglądają boki. Tutaj mamy górę, której zaraz za chwilkę się pozbędziemy. Kto zobaczył cięcie w tym momencie, to przepraszam, nie będę powtarzał całej sekwencji, bo przypomniałem sobie, że wyjąłem karimatę, która tutaj powinna być. Więc tak, tutaj mamy górę, to jest osobna pokrywa i zaraz ją sobie pokażemy. Między pokrywą a główną komorą trzymam karimatę, ponieważ jak wspomniałem, moja wersja jest level hard, troszkę większa niż wymagane by było, gdyby to była zwykła tylko blokowa ewakuacja, przyjście do jakiegoś miejsca. No ja zakładam, że mogę sobie pójść z tym kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej i w razie czego sobie gdzieś jakieś obozowisko nawet urządzić. Takie zainteresowanie, jak właśnie nieraz wspominałem. Karimata cienka na zasadzie tej bundy zwerowej może, no więc nie jest to optimum na minus 20, ale z drugiej strony mieć coś takiego, a nie mieć czegoś takiego, no to poziom biwakowania jest podniesiony. Więc zanim przejdziemy do całości, tutaj do bryły tego plecaka, zaczynamy tak jak przy moim ulubionym zasobniku piechoty górskiej, klapa. Dlatego mi się w tym plecaku ten plecak spodobał, bo on jest rozwiązany w bardzo podobny sposób. Czyli klapa, ta górna, odpinamy ją sobie tutaj, odpinamy ją sobie tutaj i z tyłu również ma dwie klamerki. Będzie dobrze widać. Stanowi ona osobną torebusię do przenoszenia, osobną torbę, dzięki temu tutaj, że ma coś takiego, o, jak widzicie, i cały plecak może zostać obok. Tutaj możemy mieć rzeczy podręczne do samodzielnego noszenia. To jest tak fajne, jak i właśnie w zasobniku piechoty górskiej, ponieważ robi to po rozbiciu się choćby gdzieś tam na miejscu za taką podręczną szafkę, półeczkę. No to teraz pokazując wyposażenie plecaka ucieczkowego, no pokażę co ma w środku. W rozpakowanej klapie, która w środku wygląda tak, ona też jest fajnie wymyślona. Jak widzicie, tutaj jest siateczkowa kieszeń na zamek. Komora, że tak powiem, główna. Oraz jeszcze jedno schowanko. Jest bardzo pojemna, tego nie można odmówić. Zmieściły mi się tutaj bez specjalnego naciągania. Takie rzeczy ucieczkowe, awaryjne jak? Jedziemy po kolei. Apteczka musi być. Materiał nie jest o wyposażeniu apteczki, więc nie ulegam pokusie. Więc apteczka z domyślną zawartością. Z wyposażenia to jest fajne, bo nie zajmuje w ogóle miejsca, a to jest kubek. Bardzo pomysłowa, fajna rzecz. Szybkie jedzenie, bym powiedział, szybkie kalorie, nic tak nie dodaje energii, mózg działał nam na cukier, więc morale jest poprawione i bardzo fajnie, szybko można sobie podnieść swoje zdolności intelektualne, właśnie dużą ilością węglowodanów na szybko, to oczywiście nie jest żadna dieta, jedzenie właściwe będzie w środku, w każdym razie dobry wafelek, kałwa,
mus owocowy, cukierki na szybko, podniesienie cukru. To nawet w turystyce daje natychmiastowe efekty, jeżeli idzie poprawę morale i ogólnej kondycji. Więc tak, te trzy produkty mamy umówione, czyli szybki dostęp, szybkie cukry. Sznurek. Sznurka nigdy za dużo. Ten może służyć do pomocy przy rozkładaniu choćby tarpa. Jak i za rozpalkę oczywiście. Upsa. Worek na śmieci, wiadomo po co. W dalszej części bez problemu tutaj się zmieściło opakowanie z elektryką. Do elektryki oczywiście mamy ładowarka, jeżeli przyjdzie nam, że jednak będziemy mieli dostęp do prądu, ale będziemy gdzieś indziej niż poza domem, więc media sobie naładujemy, telefony szczególnie. A tak naprawdę to też dwie latarki. Pod tym jest powerbank, zapasowe bateryjki do jednej z latarek, druga jest akumulatorowa. I takie awaryjne świetliki. Kiedy się w Lidlu kupiłem, nic nie ważą, a mogą się przydać. Dalej przechodzimy, są kosmetyki. No kosmetyczka jak kosmetyczka, podstawowe. Najbardziej mi chyba zawsze w życiu zależałoby na tym, żeby mieć jakieś tam zęby przynajmniej umyte, żeby nie było kapcia. Więc to jest zawartość tej klapy. Plecak bez klapy jest jak najbardziej dalej funkcyjny. On jej nie musi mieć, żeby był samodzielny. I z 6 miesięcy użytkowania, to jest, teraz tak powiem, że on bez tej klapy, jeżeli nie chcemy, nie będziemy z niej korzystali. Jest nawet bardziej troszkę funkcyjny, ponieważ jak klapa jest zapięta u góry, to nie mamy szybkiego dostępu do komory głównej. Musimy zawsze odpiąć tą klapę, najpierw ją dać do tyłu, następnie możemy sobie na swobodnie dochodzić tutaj do wnętrza, do zawartości tego plecaka. Zanim przejdziemy do głównej komory, to teraz tak, jeszcze sobie pójdziemy od przodu. Od przodu znajdziemy tutaj taką płaską pieszeń płytką. Jest na tyle płytka, że ja tutaj nie znalazłem na razie do zastosowania, więc tutaj nic nie mam. Mam za to coś dalej w następnej kieszeni, czyli mianowicie to jest tutaj taka troszkę większa. Jeżeli będziemy się gdzieś ewakuowali i być może będziemy sami, no to ja postawiłem tutaj za dobrą monetę, żeby mieć mapy obszaru, w którym się znajduję. W takim wypadku oczywiście ja jestem w Trójmieście, więc mam Trójmiasto i okolice Trójmiasta, jeżeli będzie gdzieś odrobinkę szerzej poza ten region, Bory Tucholskie. GPS-y, nie wierzę w telefony, baterie mogą paść, cokolwiek się wydarzyć, papierowa mapa jest zawsze czymś, co jednak jakąś tam orientację nam zapewni, dlatego tak zawsze też na materiałach lubię się bawić w analogową nawigację i z GPS-ów korzystam tylko kontrolnie, żeby zobaczyć, czy nie przestrzeliłem. Aha, to też jest miejsce, gdzie ja tutaj trzymam w tej kieszeni. No, w tej kieszeni też trzymam swój nóż, swoją nie za ciężką morę. Z zewnętrznych kieszeni jeszcze wypadałoby powiedzieć o tym, że tutaj na spodzie znajduje się dostęp do dołu komory głównej. Chciałem to tu pokazać, ale ja pokażę może od góry, jak komorę mam otwartą, bo będzie fajnie widać, jak on jest w środku zorganizowany. Bo jego komora główna to w sumie jego największy atut, jeżeli idzie o przestrzeń do organizowania tutaj przedmiotów. Więc to jest dostęp, który zobaczycie też z ujęcia z komory głównej. Jak wspomniałem, tutaj z tyłu, na plecach, on tutaj na plecach trochę na dole ma tutaj pokrowiec przeciwdeszczowy. Nie będę go teraz wyjmował, bo to jest zwykły pokrowiec, a jak go wyjmę, to później jest troszkę męczarni, żeby go z powrotem włożyć. W każdym razie, jak wspominałem, on przykrywa cały plecak zapakowany już ze sprzętem. Przejdźmy do najciekawszej rzeczy, czyli organizacji środka tego plecaka, komora główna. Jak wygląda dostęp do komory głównej? Teoretycznie on wygląda dosyć fajnie, ponieważ plecak otwiera się walizkowo. W praktyce oznacza to, że jeżeli niestety jesteśmy w terenie i chcemy mieć pełen dostęp do tej komory, to musimy ten plecak sobie położyć w ten sposób i otworzyć zamki. Co powoduje, że jeżeli to nie są takie warunki laboratoryjne jak tutaj, to niestety przód plecaka leży nam na glebie. Jakkolwiek ze zwykłe plecaki by takiej opcji nie dawały, po prostu otwieralibyśmy sobie kawałek góry i tam szpierali. Więc zobaczmy sobie, jak wygląda zawartość komory głównej. Po otwarciu mamy taką fajną, bardzo fajną w zasadzie szafkę, można powiedzieć. Z głównymi rzeczami. Więc kontynuując wątek jedzenia, który był poruszony przy klapie,
To jest moja podstawowa tutaj racja żywnościowa Seven Oceans. Ja materiał o tej racji już miałem, więc zapraszam do materiału, którym to było. 2000 kalorii, nieskończony termin przydatności do spożycia w postaci małych białych kostek. To możecie sobie sprawdzić, nie będę rozwijał. W każdym razie to jest nieśmiertelne, nie wymaga uwagi i 2000 kalorii nam daje. W dalszej części, zanim przejdziemy tutaj do głównych, najbardziej ważnych, właściwie ważnych rzeczy, czyli do ciepleń, to przejdę tutaj do tego, jak jest zbudowana tutaj ta klapa, bo my patrzymy sobie teraz na plecy. Czyli jak widać tak, mamy tutaj rurkę do systemu nawadniania, do tego, jak to się nazywa, camelbaga. Ja nie korzystam, ja tutaj po prostu to traktuję jako dodatkową kieszeń organizacyjną, więc tu mam moje takie EDC, przyda się. W EDC przyda się, są różne rzeczy, o których nie powiem, to jest opcja, że one się tutaj znajdowały, ale to moje EDC tutaj jest pomysłem na totalnie osobny odcinek, więc nie chcę przedłużać. Ocieplacze do rąk, niezbędnik, krzesiwo, flamaster, gumka, duct tape na to naciągnięty. Zapasowa latarka, Octanisept, tutaj dubluję troszeczkę apteczkę, bo apteczka jest w sumie nowym dodatkiem, ja wcześniej apteczki nie byłem. Kandelki, tam znajdę też kompas, ibupromy. Te rzeczy, które byście pomyśleli, że o jakimś gadżecie nie miałem i że go tutaj nie pokazałem, a nie pomyślałem, raczej jest duża szansa, że on się tutaj znajduje. Zatem idąc konsekwentnie od góry, to jak wspomniałem, kieszeń na camelbaga, dla mnie zwykła kieszeń. W tej kieszeni tutaj mam docieplenia, najbardziej koszula najbliższa ciału, czyli t-shirta, rękawiczki, komin, czapka, takie rzeczy. Żeby nie było przy zmęczeniu, albo ktoś inny by z tego korzystał, też będzie wiedział, o co chodzi, więc tutaj mamy docieplenie takie, jak się znajdziemy gdzieś na zewnątrz, sami nie będziemy za bardzo przygotowani, to tu się ubieramy kompletnie w bieliznę, czapkę, rękawiczki, także ten najbliżej skóry komplet mamy zrobiony. Idąc w dół, napotykamy kolejną kieszeń organizacyjną. Tutaj znajdziemy coś, o czym nie można zapomnieć. Sytuacje stresowe wywołują różne reakcje, więc taśma życia wodoodpornie zapakowana musi być. I do tego no, lekki dubel, ale siatka. Tak jak tam był worek na świecie, tutaj mam siatkę. Kontynuując podróż, jesteśmy mniej więcej w środku u podstawy. To tutaj to nie jest osobna, to nie jest osobny, to jest osobny organizer, to nie jest żadna moja tam teczka czy coś takiego. To jest oddzielona przegroda komory głównej, do której dostęp pokazywałem, że jest od zewnątrz plecaka. No tutaj oczywiście, tak jak logika sugeruje, tutaj mam śpiwór. Tutaj mam śpiwór. Śpiwór z Lidla, o którym też miałem materiał. Komfort. Teoretycznie komfort na pewno plus 14, ale za pomocą małego myku, o którym za chwilę, spokojnie da radę w 8 stopniach. Przetestowałem. Fajna część organizacyjna to teraz tak. Plecak tutaj ma dwie boczne kieszenie, po tej stronie oraz po tej stronie. W tych bocznych kieszeniach, jeżeli już byśmy ostatecznie wystartowali z domu bez butów, ale to zawsze nogi i tak trzeba odświeżyć, nawet jeżeli, to tutaj znajdują się moje nieśmiertelne klapki. Lekkie, fajnie ściśnięte z boku. Robią fajną robotę. Po drugiej stronie, bo to wszystko musi być symetrycznie, zapasowa para spodni, jeżeli byśmy wylecieli, jak wspomniałem, na gaciach, albo zwykłe spodnie by nam zmokły, albo w ogóle były niewyjściowe, to tutaj ma takie bojówki właśnie schowane w tej bocznej kieszeni. Fajnie się organizuje też ta przestrzeń, ponieważ tutaj jest w systemie taka właśnie taśma, która ściska nam te rzeczy, że one nam po środku nie latają. No i tutaj podstawa do cieplenia Polar jako pierwsza warstwa i do tego Softshell jako warstwa druga. No tutaj już naprawdę, będąc tak ubranymi, to nawet właśnie w październiku, w listopadzie spokojnie jesteśmy tutaj na ciepło ubrani.
Pada, prawda? Pada. To, żeby jak będzie padało, to jest też pokrowiec przeciwdeszczowy, nie pokrowiec przeciwdeszczowy, tylko kurtka przeciwdeszczowa. Taka z marketu kupiona w fajnym oliwkowym tutaj kolorze, dlatego ją nabyłem. Pokrywa, jest to płaszcz, więc pokrywa całą naszą sylwetkę. To jest wersja turystyczna. Tutaj mamy dodatek turystyczny, więc o nim za chwilę. O podstawowych rzeczach bliżej tutaj. To jest myk, który powoduje, że ten śpiwór może dać radę na 8 stopni. Mianowicie w środku mam kocyk polarowy, taką seteczkę. Więc ja mam przetestowane, że jeżeli sobie do środka ten kocyk włożę, to daje właśnie komfort, że spokojnie w takim małym śpiworze syntetycznym letnim można jeszcze poza sezonem w miarę komfortowo przetrwać noc i nie jest tak źle. Dlaczego dwie rzeczy, a nie jedna? Możecie się zapytać, no ponieważ oczywiście mogę sobie kupić śpiwór syntetyczny na plus 8 stopni, ale nie będę dokupywał do każdego pomysłu osobnego śpiwora, a taki mam. Więc taki mam i za pomocą tutaj tego koca można sobie polepszyć jego parametry, a nie cały czas dokupować sprzęty. To byłaby ta wersja taka minimalistyczna, żeby niekonsumpcyjna. A dwa, możemy nie być sami i możemy kogoś mieć obok, gdzie wystarczy, że chcemy, żeby go docieplić, to możemy mu taki kocyk podarować. Więc z podstawowych rzeczy to by było tyle. To jest wersja typu bushcraft, to jest wersja typu zostaje na noskę w terenie sam, więc to jest komplet rzeczy na zimną noc. Więc jak się ładujemy do tego śpiwora, to tutaj mam komplet rzeczy na noc. Nie będę też tego dokładnie opisywał, no bo materiał miał więcej niż będzie długo miał. W każdym razie tutaj mamy całą bieliznę termiczną, grube zimowe skarpety, też komin, ponieważ te rzeczy, które mieliśmy tutaj na drogę, jak się już ubraliśmy po wyjściu z domu, one mogłyby nam zawilgnąć w mokrych rzeczach, źle się śpi, więc no komplet rzeczy na noc do przebrania, no dubluje się, ale wydaje mi się, że jest niezbędny. Więc tak by się prezentowała pusta komora tego plecaka. I to by było wszystko. Więc zobaczcie, że on przede wszystkim bardzo mi przypadł do gustu z powodu właśnie jego organizacji i w szczególności organizacji komory głównej. Oczywiście, czy się za to jakoś płaci cenę? Płaci się cenę pod postacią, no, że on jest cięższy niż przykładowo Monika ma bardziej minimalistyczną wersję, najtańszy plecak z Decathlonu o tej samej pojemności i on waży poniżej kilograma, a mój waży w okolicach 2 kg, no bo wiadomo, wszystkie zamki, wszystkie patenty ważą. Więc tak wygląda rozbebeszony. Jak zobaczycie, tutaj właśnie jest on dosyć duży. Na dole u podstawy znajduje się tarpik 3x3, czyli do schronienia, nad tym naszym, nad tym, nad tą karimatą. Mamy już wtedy tutaj pełne zadaszenie. I tutaj jest ciekawostka, ponieważ ja miałem go gdzie przy system do tego tarpu, miałem gdzie przypiąć. Na wyposażeniu plecaka znajdują się tutaj takie zaczepy. Z czterech stron na dole też. To już jest moja inwencja twórcza. Gumka Shockcord jest dodana przeze mnie. No a szkoda, że producentom nie chciało się tej gumeczki dodać od siebie, bo koszt żaden, a od razu no, mamy tak pełniej doposażony ten plecak. Ta wersja, co też już wspomniałem, no to jest oczywiście wersja w mojej, jak wspomniałem, interpretacji i ona nie musi, być może nawet nie powinna tak wyglądać. Do zwykłego 20-litrowego plecaka wywalamy cały sprzęt turystyczny, który ja mam tutaj po prostu dodany, ponieważ wydaje mi się, że ponieważ pod moje zainteresowania jest on zrobiony po prostu maxi, nie tylko tyle, że docieplam się gdzieś w jakimś tam miejscu, w którym mnie rzuciło, tylko mogę podjąć jakieś aktywne działanie i postanowić gdzieś się samodzielnie udać. Być może z takim też wyposażeniem komuś pomóc. No, dwie, przykładowo Polar i bluza, no to mogę sobie zostawić Polar, mogę komuś dać bluzę. Mówię, nigdy nie będziemy sami, a w trudnych sytuacjach oczywiście najlepiej zawsze jakąś społeczność sobie stworzyć czy grupę, ponieważ w ten sposób no, dajemy sobie większe szanse. Jak popatrzyłem, wypakowanie sprzętu turystycznego i zostawienie tylko tych podstawowych rzeczy w postaci jedzenia, wody, docieplenia i no, być może tego zasobnika EDC, to powoduje, że on tam ważył w okolicach 5,5 kg, więc no, ta moja nadbudowa indywidualna troszeczkę to roztyła. Jakkolwiek mówię, no to są rzeczy teoretyczne, nie będziemy wiedzieli, zanim nie sprawdzimy, miejmy nadzieję, że sprawdzać nie będziemy musieli.
Więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. No dzisiaj w takich domowych warunkach mówię, no naprawdę, nie, naprawdę, naprawdę nie chciałbym przedłużać. I do zobaczenia w następnym materiale, być może dla odmiany teraz z terenu. Pozdrawiam wszystkich stałych widzów serdecznie, nowych też jak najbardziej. Trzymajcie się bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Życzę dużo zdrowia i dużo tej wolności na tym szlaku, jak się znajdziemy. Do zobaczenia.